Ja nazywam się Lidia Jazgar i naprawdę po raz 30 Państwa na tym koncercie witam. Dobry wieczór. Proszę Państwa, jest to cykl koncertów wymyślony rzeczywiście w 2004 roku. Pierwszy odbył się w kościele Arka Pana, wtedy wystąpiła Edyta Geppert i przyszły Państwa takie tłumy, że baliśmy się, że ten kościół nie wytrzyma, więc zachęceni tym faktem postanowiliśmy jeden koncert na jedną porę roku Państwu podarować. I tak jest do dzisiaj. Bardzo różnych miejscach naszej dzielnicy, żeby pokazać, że Nowa Huta także, podobnie jak poezja, niejedno ma imię, czy to kościół, czy Muzeum Lotnictwa, bo to też Nowa Huta, czy park przy dworku Jana Matejki, czy tu Aleja Róż, wszędzie może być pięknie, kiedy tylko wspaniali artyści, wspaniała muzyka i wspaniała publiczność. Proszę Państwa, teraz owacje na stojąco. Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary. Autobusie człowiek z liściem na głowie, o liściu o swych szarych włosach nie prędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Panie Leszku, czy przebrał pan już juniorki? Relaksy nie, ale na szczęście nie zapomniałem zeszytów, panie Maćku. No i te czuszki. A cóż to takiego, panie Leszku, jest? Pamięta pan? Panie Maćku, to jest tarcza uczniowska wprowadzona w dwudziestoleciu międzywojennym. To reforma Jędrzejewicza. Reforma szkolna, żeby ujednolicić ten system pozaborowy. I po II wojnie światowej również tarcze noszono, niebieskie w szkołach podstawowych. Tego czerwone w szkołach średnich. W szkołach średnich. I te tarcze przypinało się do takiego eleganckiego hałatu. Podstawowy atrybut ucznia oczywiście oprócz książki zeszycie, to jest zeszyt. Z tym, że w tamtych czasach to było cudne, że kto inny produkował zeszyty, a kto inny te słynne takie skajowe, plastikowe okładki. I zawsze było tak, że ona nigdy nie pasowała do zeszytu. I najczęściej robiło się tak, że zaginało się tutaj jakimś lepcem albo zszywaczem. Aby tak,
A tu mamy takie ówczesne ksero. Dawało się jedną karteczkę, pod to kalka. Przekładało się. Druga karteczka, druga kalka, trzecia karteczka. No i potem się pisało i się w ten sposób odbijało. Stałem w kącie zagadanie. Dzienniczek ucznia, tak? Biegam po klasie w czasie przerwy. Wpisywało się tutaj również czasami oceny, ale przede wszystkim cenne uwagi tutaj. Tak, od nauczycieli dla rodziców. I panie Maćku, przynosiło się długopisy, ołówki, ekierki. Cyrkle. Cyrkle. Były różne przedmioty, wychowanie techniczne, wychowanie plastyczne. I była też muzyka, były takie specjalne zeszyciki, o proszę, zeszyt do nut. I tutaj z pięciolinią. I żeby była jasność, na muzyce nie puszczało się muzyki, tylko na muzyce uczyło się rysować klucz wiolinowy, i nuty i śpiewało się gamę. Mo, 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 mo. Mo, 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 mo.